Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj bardzo króciutki odcinek, ale chciałam się z Wami podzielić moim drugim, ale raczej już ostatnim pudełkiem z Goodie Box. Tak jak poprzednim razem, to pudełko też przyszło w takim cieniutkim. To jest mniejsze, nazywa się Goodie Box Crush, jest takie malutkie. Bardzo fajny kolor, szary, także na pewno będzie pasował do większości wnętrz. A w środku zobaczcie, co jest. Crush, te pudełka mają w sobie, zawierają w sobie kosmetyki do makijażu. I tu też, tak jak ostatnio była naklejka, papier. Tym razem taka naklejka. I w środku były cztery kosmetyki. Puder ryżowy PIS, taki dość znany. Konturówka Emite Make Up Peony. Następnie Real Hair. Nie wiem, czy dobrze to czytam, także przepraszam. You Are Golden Bronzer. I tak naprawdę jeszcze tylko pędzel do pudru. Nire 101 Plus Powder. Powiem szczerze, że troszeczkę jestem zaskoczona tym pudełkiem, ale negatywnie, dlatego że kwota, jaką za nie zapłaciłam, to 69 zł, a na internecie te rzeczy znalazłam o wiele taniej, także to pudełko zbytnio mi się nie opłacało. Zamówiłam pierwsze, gdzie tak jak mówiłam Wam, czekałam prawie miesiąc, na ten czekałam bardzo krótko, natomiast wyłączyłam subskrypcję, stwierdziłam, że nie będę już więcej tych pudełek kupować, ponieważ kolejne by były od 69 zł wzwyż, gdzie mogła być cena nawet 109 zł, więc jak za cztery takie kosmetyki, to zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że wiecie, że jestem łowcą promocji i w moich odcinkach już często o tym mówiłam właśnie na moim kanale. Także z tego pudełka nie jestem zbytnio zadowolona, a w sumie kwota zwróciła mi się tak, no bo tak sprawdziłam, że około 68-69 zł zapłaciłabym, gdybym kupiła to sama osobno. Także można powiedzieć, że niewiele straciłam, ale zbyt wiele nie zyskałam, także więcej tych pudełek nie będę kupować. Dajcie znać, czy Wam się podobają Wasze pudełka Crush, jakie już mieliście. Ja będę miała dwa pudełka, wcześniejszy box i ten właśnie, tak jak już wspomniałam, do przechowywania, bo akurat naprawdę są fajne i do tego się nadają. No i jak przetestuję te kosmetyki, dam Wam znać, bo akurat jeszcze nie miałam okazji ich testować. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.